Jakie ceny na serwu? Z 50 zł od osoby. Pokoje z łazienką. No, takie ładne. W tamtym stanowisku jeszcze pamiętam, jak były. Sala publiczna. Tańsze, jak się. Się, że moja książka tutaj gdzieś też jest w archiwum. Proszę, a jakie nazwisko? Aleksander Jasicki. Zbiór poezji wieszczackiej. Pan Radek był jednym ze sponsorów tej mojej publikacji. Poznaliśmy się. A skąd pan jest? Ja mieszkałem 12 lat na Smolniku. Aha, to ja po prostu słyszałam chyba o tym. Właśnie Radek ma tę książkę na dole. Tutaj była jedna i nie wiem, co się z nią stało. Wiem, że ja chciałam też, żeby mi to przyniósł na górę. Mieliśmy zorganizować tutaj spotkanie. Pan pisał tak o Smolniku, takie krótkie wiersze czasami. Nie tak, krótkie, ale również też dłuższe fabuły. Ja słyszałam o tym, no. Dla mnie to właśnie stół cały tak samo. No to super, ja już wiem. A wie pani, co się wiedzie, a ja na tę górę przychodziłem już od 1988 roku. I potem się dowiedziałem, że właśnie ktoś kupił, przyszedł na rzecz. No super. No pięknie, i nawet gitara. I organy nawet. Trzeba coś mówić. Pani nam będzie opowiadać, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w schronisku nad Smolnikiem. Tutaj znajduje się sala kominkowa. Goście mogą tutaj spać na podłodze, mamy materacę. Możemy udostępnić. Jest sporo instrumentów, teraz część jest troszkę wyniesionych, tutaj jest pianino, fortepian jest tam jeszcze nie rozpakowany, to jest właśnie stary fortepian z 1905 roku. Tak. Przypominamy, że jesteśmy w odbudowanym stanowisku nad Smolnikiem. Fajnie, to jest ta sala, w której można piękne spotkania robić. Tak. Piękne. A właśnie, a czy nagłośnienie jakieś też ewentualnie macie jakieś wzmacnia czy coś? No na pewno jest, bo jak ktoś tutaj jest. Kto gra na tym? Na przykład zespół Tilt tu przyjeżdża dosyć często i mają tu prawdopodobnie nagrać płytę. Super sprawa. Więc odbywają ciekawe wieczory, koncerty. Znakomicie. Pokażemy pani jakiś pokój ewentualnie, żeby tak? Agusia, ale to... Nie wyłączaj. W tej chwili goście wyjechali niedawno. Znakomicie, że... Dwa pokoje są zajęte. Pani, to w sumie nie musimy, tylko tak to pięterko. Mhm. Tutaj goście wyjechali nic nie są, tak do końca posługiwali. Tam jest taka łaźnia, dopiero w tamtym tygodniu została ukończona. To jest coś w rodzaju ruskiej bani, czyli wyjście z sauny i do wody. Myśmy przyszli stamtąd, z dołu. Ja tego objaśniam. Huśtawka jest.
pełen komfort. Wszystko jest, co potrzeba, żeby dzieci miały zajęcie. I znikowie ci mieszkają. W dwóch chałupach. Też są? Są. Proszę, nigdy nie było. Zaprzęgło. 30 lat temu, gdy ja tu przywiozłem dyżła. Wszyscy zachorowali na dyżła. Potem też przesadła znikowa. Mogę? Małe łazienka, ale tutaj są dwie takie ogólnie dostępne. Takie jeszcze. Fajnie, no, tak jest. Pomysł. No. Takie połączenie nowoczesności z tym właśnie stare. Trzeszczy w nocy, bardzo gala drewno. O, znaczy ten dom cały czas pracuje. Cały czas pracuje. Nie postrzela w nocy tak jakby po prostu na ten jakichś gości. To my się już tak widzę po lewej stronie. Aby się pokoić, idę na to. Idę w prawo, idę na tą łaźnię. Dobrze. Cześć. Cześć. O, to się... Czy ty pracujesz? Nie. Nie, tam pomagam drewno. Ja drzewo tylko patrzyłem przed klarką. I ciepło puszcza. Fajnie,
są malamuty. Malamuty są... Wow. Ale fajnie to na tych szelkach. Popatrz jak one się... Jak one się lenią. To źle. Ile pierza.